Minęła 21.30, czas na Kurier Warszawy i Mazowsza. Natalia Nowak-Podbrożna. Dobry wieczór. Program na język migowy tłumaczy Małgorzata Limanówka. A zaczynamy od bulwersującej sprawy z Legionowa. 7 osób zatrzymano w sprawie pobicia nastolatka. 15-latek został pobity w lesie na oczach kilkunastu rówieśników. Pod nadzorem prokuratury rejonowej w Legionowie jest prowadzone postępowanie dotyczące kierowania gróźb karalnych i spowodowania obrażeń ciała nastolatka. Podstawą do wszczęcia tego postępowania było umieszczenie w mediach społecznościowych filmiku, na którym widać agresywne zachowania grupy młodych ludzi i na podstawie tego materiału policja podjęła czynności, które pod nadzorem prokuratury rejonowej zostały dalej kontynuowane. Aktualnie zatrzymano w tej sprawie 7 osób, w tym dwie z tych osób są to osoby, które ukończyły 17 rok życia i mogą odpowiadać jak osoby dorosłe za swoje zachowanie. Pozostałe osoby nie mają ukończonych 17 lat, stąd też będą przekazane do dyspozycji Sądu Rejonowego w Legionowie Wydziału do Spraw Rodzinnych. Czynności z tymi osobami będą wykonane jutro, zostaną im przedstawione zarzuty i jutro też zostanie podjęta przez prokuratora decyzja co do zastosowania środków zapobiegawczych. Radny Karol Bąkowski został odwołany z członka Komisji Rewizyjnej Dzielnicy Ursus. Według samego zainteresowanego jest to działanie polityczne. Według przedstawicieli rządzącej w dzielnicy koalicji zmiany w składach podyktowane są wprowadzeniem parytetu. Głosowane były zmiany w składach wszystkich komisji Rady Dzielnicy Ursus. Ma to być związane ze zmianami w samej Radzie. Dwie panie, które w tej chwili po prostu są wybrane do zarządu dzielnicy Ursus, one po prostu zdały mandat. Weszło dwóch nowych radnych, którzy w tej chwili złożyli oświadczenia, wyrazili chęć pracy między innymi w komisji rewizyjnej, w której zasiada 7 osób. Do tej pory siły rozkładały się następująco. Po dwie osoby z Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i z ugrupowania Bezpieczny i Zielony Ursus. Oraz jedna ze Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie. Parytety nie są zachowane. Bezpieczny i Zielony Ursus jest najmniejszym klubem. W związku z tym podjęliśmy decyzję, żeby wskazać jedną osobę, żeby po prostu tą osobę odwołać, a natomiast w jej miejsce powołać osobę ze Stowarzyszenia Obywatelskiego. Padło na Karola Bąkowskiego. Jego miejsce zajmie nowy radny Krzysztof Cegiełka. Tym samym większość w komisji będzie miała rządząca w dzielnicy koalicja. I właśnie to zdaniem opozycji wzbudza wątpliwości. Student będzie sam decydował o tym, czy dobrze, jak się oceni. Komisja rewizyjna pełni funkcję kontrolną, między innymi opiniuje budżet i rozpatruje sprawozdania finansowe samorządu. Jestem osobą z wykształceniem ekonomicznym po Szkole Głównej Handlowej i chciałem po prostu kontrolować finanse, jakie były prowadzone przez dzielnicę. W naszym przypadku chodziło przede wszystkim na ten rok o umowy z deweloperami. No i możliwe, że ten temat się nie spodobał. Jak podkreśla przewodniczący Rady Dzielnicy, o bezprawiu nie ma mowy. Ja jestem naprawdę zszokowany. Szokowany, bo prawem Rady, członków Rady jest powoływanie i odwoływanie członków komisji. Jest oficjalne stanowisko w tej sprawie i Nowej Lewicy Warszawskiej i partii Razem, w którym wszyscy jednak wzywamy do cofnięcia tych kroków, które nie są uzasadnione w żaden sposób i są wbrew dobru mieszkańców. Radny zapowiada, że będzie się odwoływał do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a w razie potrzeby do sądu administracyjnego. Będą podwyżki dla taksówkarzy. Taką decyzję podjęli dziś radni Warszawy. To pokłosie zapewnień samorządowców Koalicji Obywatelskiej jeszcze z poprzedniej kadencji. Według nowego taryfikatora opłata początkowa wyniesie 10 zł, a kwota za przejechany kilometr 5. Przyjęta uchwała likwiduje także strefy w granicach miasta. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę z druku nr 154. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To właśnie w tym momencie radni zdecydowali o podwyżkach dla taksówkarzy. Ale dziś wyjątkowo na sali było ich zaledwie kilku. Według nowego taryfikatora maksymalna opłata początkowa wyniesie 10 zł, a kwota za przejechany kilometr w stolicy nie będzie wyższa niż 5 zł. To połowiczny, ale długo wyczekiwany kompromis, mówi Dariusz Chojnacki, przewodniczący Związku Zawodowego Taksówkarzy Warszawskich. W pierwszym projekcie obywatelskim chcieliśmy podwyżki o 100% do 6 zł. Z racji tego, że to nie przeszło,
kolejnym projektem było zmniejszenie, żeby tylko coś wywalczyć, czyli tak tę przysłowiową złotówkę. Teraz dostaliśmy 5 zł. Mamy nadzieję, że to nie będzie blokada na kolejne 20 parę lat. Zanim jednak radni przystali na podwyżki po prezydenckim projekcie uchwały, wcześniej zarówno taksówkarze, jak i samorządowcy z Prawa i Sprawiedliwości składali swoje projekty uchwał. Pierwszy projekt obywatelski, z tego co ja pamiętam, był składany w 2022 roku. Pierwsze głosowania były w 2022 roku w grudniu, to chyba było 8 grudnia. Potem był kolejny projekt obywatelski. No i doszliśmy do tego etapu po prawie że 2 latach. Platforma Obywatelska też bardzo długo po prostu realnie nie chciała doprowadzić do wprowadzenia tych podwyżek, niezależnie od tego, że ceny maksymalne były całkowicie nierealistyczne i trzeba było je w jakiś sposób uwolnić. To jest po prostu normalna konieczność ekonomiczna moim zdaniem. I w związku z tym no tutaj trzeba powiedzieć jednoznacznie, że winę za to oczywiście ponosi Platforma Obywatelska. Dobrze to się zmieniło. Dla Koalicji Obywatelskiej wynik tego głosowania to efekt długich negocjacji. Musimy rozmawiać, dlatego że w tej uchwale na pewno nie spełniliśmy wszystkich oczekiwań taksówkarzy i korporacji i są pewne możliwości tutaj jeszcze negocjacji tych warunków, na jakich mają taksówkarze prowadzić swoją działalność. Teraz uchwała musi zostać opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w ciągu 2 miesięcy. W Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce zaprezentowano dziś drony służące do wykrywania i neutralizowania niebezpiecznych urządzeń. Na dużą skalę będą wykorzystywane w wojsku, ale nie tylko. Drony stały się groźną bronią jako bezzałogowe statki powietrzne. To wymusza opracowywanie coraz skuteczniejszych systemów antydronowych. Najnowsze takie urządzenia zwalczające wrogie drony mogą być niewidzialne dla radarów, mogą zagłuszać częstotliwość, niszczyć elektronikę czy oszukiwać system nawigacji. Nasze systemy są rozwijane pod kątem skutecznej ochrony przed działaniem komercyjnych dronów, jak i dronów wojskowych. Oczywiście wojna w Ukrainie pokazuje dobitnie nam, co potrafią wrogie drony. Firma z Zielonej Góry, tworząca systemy potrafiące wykrywać drony i je neutralizować, współpracuje z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia. Dziś zaprezentowano drony, które przenoszą głowice bojowe. Mogą one latać z prędkością 100 km na godzinę. Firma rozwija systemy antydronowe, a my rozwijamy systemy bezzałogowe, czyli dronowe. Nasza współpraca przynosi dużo pozytywnych efektów, dlatego że oni uczą się od nas, gdzie mają luki w własnym systemie, a my z kolei uczymy się od nich, jak te systemy omijać. Drony likwidujące wrogie urządzenia mogą być w dużej skali wykorzystywane w wojsku, ale także w ochronie obiektów takich jak lotniska, rafinerie, elektrownie czy imprezy masowe, podkreślają specjaliści. Myślę, że rozwój takich podobnych technologii i ich dostępność będzie prowadziło do tego, że docelowo każde lotnisko, tak jak jest ogrodzone, żeby uniemożliwić dostęp osób trzecich na teren lotniska, tak będzie miało systemy, które będą chroniły pasażerów, chroniły lotnisko, chroniły załogi samolotów przed nieuprawnionym wlotem dronów, nieuprawnionym wlotem obiektów, które są sterowane, prawda, autonomicznie. Pierwszym w Polsce portem lotniczym chronionym przez urządzenia antydronowe jest lotnisko w Zielonej Górze, Babimoście. Studentka i maturzystka z Mławy jadą na Kampus Polska Przyszłości. Dzisiaj na skwerze przy mławskim ratuszu uroczyście zostały im wręczone bilety. Wybór nie był przypadkowy. Obie mławianki od lat interesują się sprawami społecznymi, polityką międzynarodową, a w szczególności Unią Europejską. Studiuję prawo, więc mam nadzieję, że doświadczenia i spotkania, rozmowy, które odbędę na kampusie, pomogą mi w rozwoju zawodowym, ale i osobistym. Cieszę się, że również osoby z mniejszych miejscowości mają szansę brać udział w takich inicjatywach. Wierzę, że to będzie bardzo inspirujący i motywujący czas. Poznam na pewno wiele wspaniałych osób, a spotkania z ekspertami z całej Polski, ale też z zagranicy na pewno zmotywują mnie do dalszej pracy. Miałem przyjemność wręczyć bilety na wydarzenie Kampus Polska Przyszłości dwóm mławiankom, pani Kindze i pani Patrycji, które zostały wybrane spośród 7 tysięcy osób, które aplikowały
o to, by móc uczestniczyć w tym wydarzeniu w Olsztynie pod koniec sierpnia. Odbędą się spotkania, gdzie młodzi ludzie będą rozmawiali na ważne dla nich tematy. 400 panelistów z Polski, ale również z zagranicy. Prezenty dla nowonarodzonych w Nasielsku. Od lipca na każdego nowego mieszkańca miasta i gminy czeka nasielska wyprawka. W ubiegłym roku na świat przyszło ponad 150 nowych mieszkańców. Wyprawka dla noworodka to pakiet powitalny dla każdego nowonarodzonego mieszkańca gminy Nasielsk. Przekazują go pracownicy przychodni po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko. Położna środowiskowa jeżdżą na patronaż do każdego nowonarodzonego noworodka mieszkańca naszej gminy i naszego pacjenta, więc z przyjemnością wraz z listem od pana burmistrza i z gratulacjami dla malucha nasielszczaka będziemy przekazywać te wyprawki. Wyprawki są uniwersalne dla chłopców i dziewczynek. W skład wyprawki dla niemowlaka wchodzi body, czapeczka oraz śliniak. Jest to zapakowane w ładne pudełko z napisem Dumne Lwiątko Gminy Nasielsk. Hasło nawiązuje do herbu gminy Nasielsk. Jestem przekonany, że będzie to pozytywny element, który wpłynie też na ocieplenie wizerunku naszego samorządu, ale też jak gdyby stworzy możliwość utożsamiania od najmłodszych, od pierwszych dni tak naprawdę mieszkańców naszej gminy z naszym samorządem. Co na temat wyprawek sądzą mieszkańcy gminy? Widziałam, że w wielu miastach to fajnie się sprawdza. No i to takie miłe jest. Mnie się pomysł bardzo podoba. Jest coś takiego w Warszawie. Ja się osobiście nie załapałam, ale uważam, że taki zastrzyk dla każdej mamy jest jak najbardziej okej. Wyprawka finansowana jest z budżetu gminy. Aby ją dostać, wystarczy skontaktować się z Wydziałem Promocji Urzędu Miejskiego w Nasielsku i zgłosić narodziny dziecka. Lato to czas festiwali muzycznych. Rozpoczął się 36. Międzynarodowy Festiwal Organowy, tradycyjnie odbywający się w Warszawie i Łowiczu. W stolicy koncertów można wysłuchać w polsko-katolickim kościele katedralnym przy ulicy Szwoleżerów. To miejsce historyczne w pobliżu Łazienek Królewskich. Niewielki kościół skrywa 120 lat historii. Stworzony dla muzyki wokalnej, bo przecież to jest cerkiew. Co prawda zdjęto z hełmy z tej cerkwi. Ona jest budowana na początku XX wieku, ale akustyki przez to w żaden sposób nie zmieniono. Po II wojnie światowej w kościele już polsko-katolickim pojawił się instrument. Wczesny proboszcz, późniejszy biskup, ksiądz Tadeusz Majewski z Nowego Dworu Gdańskiego pozyskał mały instrument, który służy nam do dzisiaj. To jest instrument firmy Sauer, wybudowany we Frankfurcie nad Odrą. Kameralne wnętrza, wzorowane na kilku stylach architektonicznych, skrywają niezwykłą barakową ambonę. Jesteśmy właśnie świeżo po pierwszym koncercie, oddychamy po emocjach, które jeszcze przed moment nam towarzyszyły i nadal towarzyszą, bo to tak zawsze jest po koncercie. Bardzo się cieszę, że znowu mam okazję wziąć udział w festiwalu. Festiwal organizuje najstarsza i znamienita warszawska instytucja muzyczna, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki, założone w 1871 roku. Festiwal będzie gościł w tym miejscu w każdą środę do końca sierpnia. A na koniec jeszcze jedno zaproszenie. Już jutro od 7:00 program Dobrego Dnia, który poprowadzą dla Państwa Ula Kaczyńska i Paweł Pochwała. Dobrego dnia w piątek to 3600 km na rowerze przez Polskę w 12 dni. Malowniczy spływ kajakiem po Wiśle, a także Muzeum Historii Polski, jedno z najpiękniejszych na świecie. A już za moment na naszej antenie sport i Bogdan Saturnus. Ja życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.